Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności, na początek informacje dnia. Grypa w natarciu, gabinety lekarzy oblężone. Nie ma mało pacjentów, u nas jest zawsze dużo pacjentów. Ale w poniedziałki faktycznie teraz, poniedziałek, wtorek to jest taki dzień kryzysowy. Wojsko wzywa, ruszyła wielka kwalifikacja. Nie poprzemysłowe, a przyjazne. Jaślanie zmieniają swoje miasto. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić swoje uwagi. Podkarpacka Platforma z nowym przewodniczącym chce odzyskać zaufanie obywatelskie. Być może nawet było za dużo zadufania w sobie, zbytniej pewności siebie, za mało kontaktu z ludźmi na co dzień. Mamy nowy miesiąc i mamy coraz więcej przypadków grypy. W 3 tygodnie stycznia zachorowało prawie 3,5 tysiąca osób. Przychodnie pękają w szwach. Coraz więcej jest także pogrypowych powikłań. W Rzeszowie 3 pacjentów z wirusem H1N1 ma problemy z oddychaniem. Jeden jest w bardzo ciężkim stanie. W sumie potwierdzono już 19 przypadków tzw. świńskiej grypy. W przychodniach POZ jest bardzo podobnie. Od kilku dni zarejestrowanie się do lekarza rodzinnego niemal graniczy z cudem. Najbliższe wolne terminy to koniec tygodnia. A mimo, że przyjęć jest nawet 2 razy więcej niż zwykle, pod drzwiami gabinetów nie przestają ustawiać się długie kolejki. Kaszlących, kichających i często gorączkujących pacjentów. Ja z córką, która jest tam ciężko, siedzi chora. Też na zapalenie. I nie wiadomo, no zapalenie tchawicy, krtani, no i po prostu już przynieśliśmy ją prawie z mężem, bo tak jest ciężko chora, że po prostu no, nie mieliśmy czekać na wizytę po prostu domową. Tym bardziej, że takich przypadków jest więcej, a w rejestracji przychodni telefony nie przestają dzwonić. U nas nie ma mało pacjentów, u nas jest zawsze dużo pacjentów. Tym razem jeszcze więcej. Ale w poniedziałki faktycznie teraz, poniedziałek, wtorek to jest taki dzień kryzysowy, gdzie jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I to z objawami grypy. Tylko między 16 a 22 stycznia, bo takie są ostatnie dane sanepidu, na grypę i infekcje grypopochodne zachorowało na Podkarpaciu ponad 1,5 tysiąca osób. I jeszcze tydzień temu lekarze rodzinni i epidemiolodzy uspokajali i przekonywali, że o tej porze roku rosnąca liczba zachorowań na grypę to absolutna norma. Tyle tylko, że w bardzo krótkim czasie stwierdzono i potwierdzono kilkanaście przypadków zakażenia wirusem H1N1. A ten niestety nie ma dobrej sławy, szczególnie po epidemii na Ukrainie sprzed kilku lat, gdy zmarło tam kilkaset osób. W tej chwili wykonanych badań, które mają na celu potwierdzenie, jaki to jest typ wirusa, mamy wykonanych 17 i w 17 przypadkach jest to wirus typu H1N1. A po południu w komunikacie służb wojewody mowa już była o 19 przypadkach. 2 kolejne dotyczyły tzw. pacjentów ambulatoryjnych, czyli takich, których wirusologiczne próbki trafiły do laboratorium sanepidu z przychodni. Większość zarażonych wirusem H1N1 to jednak pacjenci szpitali. Najwięcej było aż 13 klinicznego szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Oddział kardiologii, gdzie stwierdzono go u 9 osób, wstrzymał nie tylko odwiedziny, ale też wszystkie planowe przyjęcia. Choć większość chorych opuściła już szpital. No w tej chwili jest na oddziale 2 chorych. Ci chorzy są w stanie zdrowienia, nie gorączkują już. Tym niemniej jeden z tych chorych jest wspomagany jest na respiratorze. W najcięższym stanie jest pacjent Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Trafił do nas w sobotę w bardzo ciężkim stanie, przywieziony przez pogotowie ratunkowe. W tej chwili przebywa w naszym oddziale intensywnej opieki medycznej. Jest wspomagany sztucznym oddychaniem, czyli jest na respiratorze. Jego stan ogólny jest bardzo ciężki. Mimo kilkunastu przypadków zarażenia H1N1 epidemiolodzy wcale nie uważają sytuacji za kryzysową. Absolutnie nie. Od trzech sezonów w zasadzie liczba potwierdzonych przypadków w przeciągu roku jest zbliżona. W zeszłym roku mieliśmy dodatnich wyników 61, 2 lata wcześniej 64, a więc sezon, szczyt sezonu jeszcze przed nami. To nie jest ten sam wirus, który 3 lata temu powodował ciężkie powikłania i zgony. To jest wirus zmutowany, który stracił zęby, że tak powiem, stał się mało złośliwy. Lekarze podkreślają też, że najgroźniejsze są pogrypowe powikłania, szczególnie w przypadku osób przewlekle chorych i o osłabionej odporności. A sprawdzonym sposobem na ich uniknięcie jest szczepienie. Każdy, kto się zaszczepił, może czuć się bezpiecznie. Cała reszta niestety musi liczyć na własną odporność i na to, że grypowy sezon zakończy się możliwie jak najszybciej.
Z tym może być jednak bardzo różnie, bo na razie liczba zachorowań rośnie, a tylko pojedyncze przypadki są poddawane wirusologicznej analizie, choćby dlatego, że takie badanie kosztuje 160 zł. Od dzisiaj w regionie zaczyna się kwalifikacja wojskowa. Obowiązek dotyczy ponad 16,5 tysiąca osób, przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku. Do pracy zabrało się już 21 powiatowych komisji lekarskich. Nadzór nad nimi ma Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie. Kwalifikacja potrwa do kwietnia. Szacuje się, że obowiązkiem objętych jest ponad 13 tysięcy mężczyzn urodzonych w 1997 roku, ponad 2700 mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji, oraz około 400 kobiet. Ustaleniem, czy kandydat lub kandydatka są zdolni do czynnej służby wojskowej, zajmować się ma 21 powiatowych komisji lekarskich. Ich pracę będzie natomiast kontrolować Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie. Kwalifikacja wojskowa potrwa do 29 kwietnia. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wstrzymał nabór kandydatów na nowych funkcjonariuszy. Powód to ogromne zainteresowanie. Zaledwie w ciągu 3 dni wpłynęło 600 podań. Tymczasem miejsc jest tylko 20. Oznacza to, że o jedno miejsce walczyć będzie aż 30 kandydatów. W tym roku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej chce przyjąć około 80 nowych osób. W przypadku wznowienia naboru informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej jednostki. Wczorajsze referendum w sprawie podziału gminy Zaklików w powiecie stalowowolskim jest nieważne. Frekwencja wyniosła 19%, a zgodnie z prawem powinna osiągnąć minimum 30%. Mieszkańcy wypowiadali się na temat podziału gminy Zaklików i utworzenia nowej gminy Lipa. W jej skład miały wejść także sołectwa Gielnia i Goliszowiec. W sumie 1225 osób opowiedziało się za utworzeniem nowej gminy, 144 osoby były przeciw, 6 głosów było nieważnych. Inicjatorzy referendum zarzucają władzom gminy Zaklików marginalizowanie ich miejscowości i kierowanie tam zbyt małych środków na inwestycje. Lipa była już samodzielną gminą w latach 1966-1972. W Jaśle ruszyły konsultacje społeczne w sprawie nowego programu rewitalizacji miasta. Jest szansa na duże unijne pieniądze, jest szansa na zagospodarowanie zdegradowanych, poprzemysłowych części Jasła. Mieszkańcy mają wpływ na ten projekt, który ma objąć obszar ponad 500 hektarów. Jasło przygotowuje się do nowego programu rewitalizacji, bo ma dobre doświadczenia w sięganiu po pieniądze na taki cel. W ciągu ostatnich 8 lat zrealizowało inwestycje o wartości ponad 13 milionów złotych, a ponieważ takie programy to szansa aż na 85% dofinansowania, zyskało sporo, niewiele wydając ze swojego budżetu. Ten park linowy z rowerowym torem przeszkód to jedna z takich inwestycji. Powstała w dzielnicy Gądki. Przy sprzyjającej pogodzie są tu tłumy jaślan. Teraz miasto ustala kolejne miejsca, które mają szansę na podobne projekty. Takie obszary zostały wskazane zarówno w centrum miasta Jasła, jak i na obszarach poinwestycyjnych. Tutaj myślę o Gamracie, myślę o rafinerii nafty. Ale oczywiście mamy jeszcze możliwość drobnych korekt i tutaj również oczekujemy na wskazówki od mieszkańców. Dla każdego miejsca zdegradowanego zostaną ustalone zadania. Pod uwagę brane są także okolice dworca PKP. To szansa na nowe chodniki, drogi czy na przykład osiedlową bibliotekę. Na rozwiązania, które sprawią, że poprzemysłowe tereny na nowo zaczną żyć. Konsultacje trwają do 13 lutego i do tego czasu wszyscy zainteresowani mogą zgłosić swoje uwagi, spostrzeżenia na formularzu, który dostępny jest na naszej stronie internetowej i oczywiście na naszej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej. I oczywiście można też zgłosić osobiście, przyjść do urzędu. Wcześniej, zgodnie z sugestiami mieszkańców, w Jaśle udało się na nowo zagospodarować m.in. tę działkę po byłej cegielni przy ulicy Kwiatowej. To była dzika i niebezpieczna okolica. Wyrobiska zamieniły się w teren rekreacyjny. Powstał piękny teren rekreacyjny dla mieszkańców Jasła i okolic. Jak widzimy za plecami, w skład tego terenu wchodzi akwen wodny z takimi atrakcjami jak możliwość skorzystania z rowerków wodnych, z kajaków, również miejsce do grillowania na wolnym powietrzu. Jest też bezpieczny plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki siatkowej i koszykówki. W Jaśle udało się przeprowadzić także rewitalizację jasielskiego ogródka jordanowskiego i miejscowego parku. Chcemy krok po kroku odzyskiwać zaufanie mieszkańców regionu i wierzymy, że się uda. To motto nowego przewodniczącego Podkarpackiej Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Kłaka.
podczas dzisiejszej konferencji prasowej zapewniał, że PO będzie głośno upominała się o poszanowanie demokracji, konstytucji i godności ludzi, jego zdaniem niszczonych przez PiS. O czym sygnalizowałem na w podkarpackiej platformie czas na zmiany. Sobotni zjazd delegatu wybrał na przewodniczącego Krzysztofa Kłaka. W przeszłości był szefem przemyskiej Solidarności, posłem AWS-u, a ostatnio prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Nowy szef tak ocenia ostatnie lata rządów PO. Platformie można było zarzucić wiele. Ostatnie lata być może nawet było za dużo zadufania w sobie, zbytniej pewności siebie, za mało kontaktu z ludźmi na co dzień. Ale na pewno nigdy swojej zielonności Platforma nie posunęłaby się nawet w swoich myślach do tego, żeby nie szanować konstytucji. Na to nigdy nie będzie naszej zgody, mówi Krzysztof Kłak. Będziemy bronili demokracji, konstytucji i ludzi, którzy dziś za swoje poglądy są niszczeni przez obecną władzę. Ale najważniejsza jest odbudowa zaufania do Platformy. W ostatnich wyborach zdobyła w regionie tylko nieco ponad 13% głosów. PiS ponad 50%. Dziś tu przed Państwem stoi drużyna, która z pokorą, z wielką refleksją, ale i z nadzieją chce iść do przodu i chce krok po kroku, jeszcze raz to powiem, powalczyć o odbudowę zaufania mieszkańców Podkarpacia. Wybory nowego szefa PO były konieczne, bo w ubiegłym roku z funkcji zrezygnował Zbigniew Rynasiewicz i wycofał się z życia politycznego. 2 lata temu jego gabinet przeszukało CBA w ramach śledztwa w sprawie tzw. afery podkarpackiej. Dotychczas nie usłyszał jednak żadnych zarzutów. Nowego przewodniczącego PO podczas sobotniego zjazdu wybierało tylko 126 delegatów, czyli połowa tych, którzy uczestniczyli w poprzednim zjeździe. Powód jest prozaiczny. My mamy bardzo wiele osób, które również były delegatami, które nie wzięły udziału w zjeździe z powodu nieopłacenia składek. One są nadal członkami Platformy Obywatelskiej, mają prawa wyborcze, czyli mogą być na przykład do władz wybierani, ale nie mogą brać udziału w głosowaniach. Krzysztof Kłak miał 2 konkurentów, Elżbietę Łukaciejewską i Marka Porębę. Posłanka do Parlamentu Europejskiego dostała 36 głosów, Poręba 2 głosy. Zwyciężyła pewna wizja funkcjonowania Platformy na Podkarpaciu. Ja mam nadzieję, że nowy pan przewodniczący Krzysztof weźmie też pod uwagę wizję, którą ja miałam i ludzie, którzy mnie popierali, czyli osoby, które w większości tworzyły Platformę i w Platformie byli od początku i z tą Platformą przechodzili przez dobre i złe chwile. Nie musimy się zgadzać we wszystkim, ale musi nas łączyć lojalna praca dla PO, Podkarpacia i Polski. I wierzę, że tak będzie, mówi Krzysztof Kłak. Ale jeśli ktoś tego nie akceptuje, to niech nie przeszkadza i szuka sobie nowej politycznej drogi, dodaje. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z regionu mają dla opozycji komunikat: pozwólcie nam pracować, nie przeszkadzajcie. Dziś na konferencji prasowej w Rzeszowie tłumaczyli dziennikarzom, dlaczego tak często pracują w Sejmie i dlaczego do późnych godzin nocnych. Przedstawili też najważniejsze projekty rządowe. Najważniejszy program społeczny rządu, czyli Rodzina 500+, jest już w Sejmie i ma ruszyć od 2 kwartału. Posłowie PiS bronili dziś tezy, że będzie najlepszą formą pomocy rodzicom i ich dzieciom. Zdaniem poseł Haliny Szydełko rząd nie boi się ryzyka masowego porzucania pracy w związku z wypłacaniem świadczeń. Liczy na dobre decyzje rodzin. Gdyby matka, która ma 3, 4 dzieci, istotnie zrezygnowała z pracy, aby zająć się dziećmi, to myślę, że byłoby to tylko z pożytkiem dla rodziny. Posłowie PiS zapowiedzieli też, że program pomocy osobom starszym, leki dla seniorów 75+, powinien ruszyć od września. Znacznie wcześniej rząd chce wprowadzić podatek obrotowy w handlu. Na razie projekt jest w konsultacjach. Zdaniem posła Miazgi niełatwo jest przygotować prawo tylko dla zagranicznych sieci. Też nie można coś takiego zrobić, że tylko zagraniczny podatek, bo to po prostu na to się nie zgodzi. To musi być zgodnie z prawem unijnym, z naszym prawem, ale żeby po prostu naszych tutaj nie dobić. Posłowie przygotowują też nowe prawo o szkodach łowieckich, które ma być korzystniejsze dla rolników. Poseł Wojciech Buczek zaproponował w Komisji Obrony Narodowej, żeby parlamentarzyści odwiedzili Dolinę Lotniczą i sprawdzili, że Podkarpacie jest gotowe do produkcji śmigłowców. Trwają też prace nad powtórnym wprowadzeniem janosikowego. Państwo solidarnie powinno wspierać te regiony, gdzie z powodu wieloletnich zaniedbań są trudniejsze warunki do rozwoju gospodarczego.
Parlamentarzyści PiS zapowiedzieli też, że w Komisji Edukacji trwają prace nad wprowadzeniem 4-letniego liceum. Nie musi to jednak oznaczać likwidacji gimnazjów. Oczywiście, jeżeli było jako... O projekcie Rodzina 500+ będę też dziś rozmawiał w programie Konkrety i Opinie. Będą politycy, samorządowcy, ekonomiści i socjolodzy. Zapraszam na 20.30. Andrzej Rychel został burmistrzem Nowej Sarzyny. Należy do Prawa i Sprawiedliwości, a reprezentował Komitet Forum Samorządowe Prawicy. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 63% głosów. Przedterminowe wybory w Nowej Sarzynie musiały się odbyć, bo poprzedni burmistrz został posłem. Do głosowania uprawnionych było ponad 17 tysięcy osób. W wyborach wzięło udział niespełna 6,5 tysiąca. Andrzej Rychel zebrał prawie 2/3 głosów, czyli ponad 4 tysiące. Jego przeciwniczka bezpartyjna radna Halina Pyszowska 2300. Rychel od 1 stycznia pełnił obowiązki gospodarza miasta. Przez 5 poprzednich lat zajmował stanowisko wiceburmistrza. Odpowiadał za nadzór inwestycji, gospodarkę komunalną, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Wcześniej przez 15 lat pracował w miejscowych zakładach chemicznych Organika Sarzyna. A teraz rywalizacja sportowa. Mirosław Pęcak. Witam Państwa. W polskiej hokej lidze to koniec sezonu zasadniczego. Teraz drużyny czeka dwutygodniowa przerwa, a po niej mecze decydujące o medalach. Pierwszym przeciwnikiem Sanoczan w tej walce będzie JKH Jastrzębie. W ostatnim meczu zasadniczej części sezonu zespół Ciarko PBS Bank Sanok na własnym lodowisku podejmował aktualnego wciąż mistrza kraju GKS Tychy. Niezależnie od wyniku już było wiadomo, że Tyszanie w play-off zagrają z drugiej pozycji, a Sanoczanie z piątej. Goście lepiej weszli w to spotkanie. W trzeciej minucie na 1-0 trafił Radosław Galant. Miejscowi marnowali wiele sytuacji bramkowych, m.in. w 24 minucie Mike Danton nie trafił z metra do pustej bramki. A 3 minuty przed końcem to on był autorem podania, po którym wyrównującą bramkę zdobył Robert Kostecki. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, serię rzutów karnych lepiej egzekwowali rywale. Decydujące trafienie było dziełem Galanta. Ciarko PBS Bank Sanok GKS Tychy 1-2. Prowadziliśmy mecz, myślę, kontrolowaliśmy go przez 60 minut. Jeden błąd, gdzie się skończył golem. Znowu zawiodła moim zdaniem trochę konsekwencja w tych ostatnich strzałach, bo mieliśmy sporo sytuacji i mogliśmy przynajmniej w pierwszej tercji prowadzić 3-0, 3-1. Na rundę play-off Sanoczanie poczynili w ostatnich godzinach spore wzmocnienia składu. Nowe twarze to obrońca Maksim Kartoszkin oraz napastnicy Mike Cichy i Aleks Szczechura. Pierwsze mecze play-off rozegrane zostaną 19 lutego. Ciarko PBS Bank Sanok rozpocznie tę część sezonu od dwóch pojedynków w Jastrzębiu z JKH. Rzeszowscy tenisiści stołowi zapewnili sobie utrzymanie w Superlidze. Stało się tak po wygranej z Odrą Miękinia 3-1. Dla akademików spod szyldu Politechniki Rzeszowskiej zwycięstwo w meczu z Odrą, najsłabszą ekipą Superligi, było kluczowe w kwestii utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej. No nie ukrywam, że jestem umiarkowanym optymistą. Na początku sezonu żeśmy ten cel stawiali. W tej chwili zdobyliśmy parę punktów dodatkowych, prawda? Te drużyny punktują tylko między sobą. My wygraliśmy z wicemistrzem Polski, z Dartomem, wygraliśmy z Energią Toruń. Rzeszowianie rozpoczęli świetnie. Mateusz Gołębiowski na dzień dobry ograł Michała Bańkosza. W drugim meczu Tomasz Lewandowski prowadził w setach 2-0 i w trzecim 6-5. Jednak rywal odwrócił losy meczu, często prowokując słownie lidera akademików, na co nie zwraca uwagi sędzia. W kolejnym starciu Tomislav Kolarek wymęczył zwycięstwo z Nestorem Wasilkowskim po 5-setowym boju. 5 setów trwał także decydujący pojedynek. Bohaterem wieczoru został Mateusz Gołębiowski, który ograł Chodorskiego, zapewniając zwycięstwo Politechnice 3-1, a więc za 3 punkty. Kiedyś to były uznane firmy w koszykarskiej ekstraklasie. Dziś Stal Stalowa Wola i Polonia Warszawa próbują odbudować drużyny na drugoligowym froncie. Trzeba przyznać, że lepiej wychodzi to hutnikom. Stalowo-Wolska Młodzież, wsparta doświadczonymi graczami Jackiem Wojtanowiczem i Rafałem Partyką, w grupie B drugiej ligi radzi sobie przyzwoicie. Po 17 meczach zajmuje 6. miejsce, a starcie z warszawską Polonią było wyrównane przez 2 pierwsze kwarty. Później gospodarze zanotowali świetną serię. Między 22 a 34 minutą zdobyli 23 punkty, podczas gdy rywale ani raz nie potrafili się przebić przez defensywę Stali. Hutnicy wygrali ostatecznie 65-55.
Próbujemy dwie rzeczy zrobić. Zebrać jak najwięcej doświadczenia, zwłaszcza dla tych chłopaków, którzy poza Rafałem Partyką, Jackiem Wojtanowiczem, którzy nie mają obycia nawet drugoligowego. Chcemy to doświadczenie złapać. No i utrzymać się w tej lidze, żeby z perspektywą jakąś przystąpić do następnego sezonu. W Ekstraklasie Siarka minimalnie przegrała w Starogardzie Gdańskim. Tarnobrzeżanie są bez zwycięstwa od 5 grudnia. W pierwszej lidze Krośnianie nadspodziewanie łatwo poradzili sobie w Tychach, a dla Sokoła skończyła się świetna passa. Do niedzielnego meczu w Poznaniu Łańcucianie wygrali 13 spotkań z rzędu. Coraz bliżej do wiosny, a przynajmniej tej piłkarskiej. Nasze zespoły, korzystając w weekend z niezłej pogody, rozgrywały mecze sparingowe. W Mielcu lider drugiej ligi sprawdzał formę Stali Stalowa Wola. Pojedynek dwóch stali zakończył się wynikiem remisowym. Prowadzenie dla Mielczan w 33 minucie zdobył Bartosz Nowak, wyrównał Mateusz Kantor. Gospodarze testowali m.in. zawodnika rezerw Legii, Mariusza Steca. Wystąpiło 18 zawodników w polu, więc można powiedzieć, że wszyscy zdali egzamin, wszyscy bardzo fajnie wyglądali. Myślę, że to z każdym następnym sparingiem będzie jeszcze lepiej wyglądało. W ekipie Stalówki o pracę starają się natomiast pomocnik Miedzi Damian Lenkiewicz i napastnik Wólczanki Krzysztof Pietluch. Po rozstaniu z trenerem Jaromirem Wieprzęciem zespół na razie prowadzi Andrzej Kasiak. Jest dużo jeszcze niedociągnięć, wiadomo, bo to dopiero początek. Jesteśmy w okresie przygotowawczym, ciężkim okresie, także to może też miało to wpływ na pewne zachowania chłopaków na boisku. Drugoligowcy sezon rozpoczną już 5 marca. Lider z Mielca zagra ze Zniczem Pruszków. A w sporcie dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. A my za chwilę sprawdzimy, jaka będzie pogoda, czy śnieg na przykład spadnie na boiska, czy na stoki, jak się będzie jeździło narciarzom. To wszystko w prognozie pogody. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.